Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 4. I w tym odcinku najprawdopodobniej będziemy kończyć tą misję, aczkolwiek nie wiem jak to wyjdzie, gdyż odcinek jest nagrywany na szybko, ponieważ nie miałem za bardzo ostatnimi czasu, żeby nagrać sobie. No, skończył mi się zapas filmów i nie miałem już czasu dograć, więc robię to teraz, więc. No niestety, ale zostałem zmuszony, żeby znowu tak troszeczkę robić odcinki na kolanie. Ale widzę, że mamy już całkiem, no, przyzwoite wojsko. Z tego co pamiętam, to już po piździe gracz Seledynowy oraz Fioletowy dostał już ode mnie po piździe, więc mogę się już skupić chyba na wykonaniu zadania głównego, które polegało zdobyć 5 punktów mocy. Problem polega na tym, że nie pamiętam, które punkty mocy już wziąłem. Pamiętam, że ten chyba wziąłem. I ten chyba też już mam. W sumie mogłem sobie przypomnieć, ale w sumie czasu nie było. No trudno. Wiem, że na pewno tego nie wziąłem, bo tutaj jest jeszcze przestrzeń. I teraz myślę, że w tym odcinku możemy sobie po prostu. No tak, no bo już oba ci gracze zostali pokonani. Generalnie mam nadzieję, że ci wartownicy nie mogą, że neutralne jednostki nie mogą mi zaatakować miast, bo to byłoby już przegięcie. Chociaż w sumie nawet jeśli no to chuj odbije sobie najwyżej to miasto, bo miasto neutralne z tego co mi się wiadomo. Właśnie dostałem, nie, chyba nie dostałem tego spela, bo niestety nie mam magii ładu. Ale trudno. Wróg na horyzoncie, zmykaj stąd zanim zejdziemy na dół, rozprawimy się z tobą raz na zawsze. A, to jest najprawdopodobniej, chyba to jest najprawdopodobniej te wkurwiające blokady, żeby tylko gracz o określonym kolorze mógł przechodzić przez te właśnie struktury, żeby mógł sobie mnie kurwa atakować. Jak widzicie, wiele mu to nie pomogło. Ale czekajcie, a nie, nie, dobra, nie, dobra, teraz mam pewność, że raczej tutaj byłem. Ponieważ tutaj wcześniej były pomioty. Nie, tu chyba nawet było jeszcze lepiej, że po prostu gracz bodajże fioletowy albo seledynowy mi sprzątnął strażników, dzięki czemu mogłem sobie to wziąć. A nawet mamy, o, misja została ukończona. Tu też. A no to super, oszczędzi mi to biegania. Chyba. Tu można dostać misję, fajnie. Generalnie to jest chyba błąd w tłumaczeniu. To powinno być jakoś, że to jest questowe albo że dotknięto, ale spoko. Ważne, że mam jakąś informację, że już to dotknąłem, ponieważ ostatnim razem nagrywałem kurwa miesiąc temu i już nie pamiętam. Nie pamiętam już dokładnie co robiłem. Generalnie ja byłem święcie przekonany, że już raczej będzie kolejna misja. Ale wygląda na to, że wystarczy jeszcze tylko tutaj podotykać te punkty i to już jest w zasadzie zbani. I to jest chyba finalny, mi się zdaje. Naraz, zobaczmy jakie zadanie dostaniemy. Po wielu godzinach badań dochodzisz do wniosku, że ta starożytna wieża jest w jakiś sposób powiązana z punktami mocy. Jej drzwi otworzą się prawdopodobnie dopiero po aktywowaniu pozostałych 4 punktów. Jako, że nie możesz dość czasu, by ją zburzyć, musisz spróbować potwierdzić swoją teorię. Czyli tak myślałem. Dobra, tu widzę już kolejny punkt. I czwarty jest najprawdopodobniej tam. Więc myślę, że chyba najbardziej optymalną ścieżką. Gdzie ja kurwa jestem? Czekajcie. Generalnie sorry za dosyć dużą częstotliwość kurew, ale jest to spowodowane tym, że mamy poniedziałek. A jako, że poniedziałek, to przez to, że w weekendy nagrywam po nocach rompę, no mam troszeczkę mniej czasu na sen. No ale cóż. A generalnie jeszcze śmieszna sprawa. Dla mnie śmieszna, dla Drakona już mniej. Ale straciliśmy 2 godziny materiału z Bosia dwójki. Z racji tego, że skraszowała mi gra w pewnym momencie. A ja nie zrobiłem save'a, bo zapomniałem o tym. Czekajcie, ile tu. A mało, czyli to są z przyrostu śmiecie.
A spierdalać. Już nie mam na nich sił. O, może coś ciekawego. Chociaż ja już chyba mam wszystkie potrzebne czary tak naprawdę. Ale generalnie kwestia z tego typu, że jako, że nie zrobiłem zapisu, ostatni zapis był tak naprawdę na początku sesji, więc obaj doszliśmy do wniosku, że powtarzamy sesję i bardzo dobrze, bo no nie ukrywam, dostałem w pierdol srogi na każdej z potyczek, jaką się wzięliśmy. Więc dostanę drugą szansę na poprawę, ale wszyscy wiemy, że mi to nie pomoże i znowu dostanę w pysk. Bo niestety Drakon jest specjalistą od RTS-ów i chyba on... No generalnie on, pamiętam, z tego co pamiętam, ja w czasach szkolnych, chciałem powiedzieć młodości, jakby nie wiadomo jakim starym był pierdzielem. Ale generalnie za dzieciak on bardzo długo grał właśnie w RTS-y. Ja pierdolę, kolejna zajebista jednostka. Dobra, chuj już z nimi. Dobra, co my tu... A, zajebiście. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów, jak to gówno zniszczyć? Nie pamiętam właśnie, czy trzeba gdzieś misję wziąć, czy też nie. No dobra, no to nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu... Nie pozostaje nam w zasadzie nic innego, jak po prostu pobadać sobie teren. Słuchajcie, która jest godzina? 18.13, no to możliwe, że ten... No ja no chyba kurwa nie. A, chaos. No w sumie szkoda, że nie mam magii... Szkoda, że magii chaosu nie mam, bo magia chaosu jest dosyć fajną szkołą. Ma fajne zaklęcia ofensywno-defen... No... Magia chaosu to głównie zaklęcia ofensywne, ale ma też w swojej szkole zaklęcia bufujące i chyba jakieś debuffy. Wiem, że magia chaosu ma takie fajne zaklęcie, jakie się nazywa koci refleks, który daje dodatkowy atak naszemu przeciwnikowi. Znaczy nie, co ja pierdolę przeciwnikowi. Żebym powiedział teraz. Daje dodatkowy atak jednostce dowolnej, czyli jeżeli walniemy to na przykład na krzyżowca, to ma 3 ataki. Więc generalnie warto na jakąś sporą jednostkę. Dobra, ja tu mam diabły, więc fajnie byłoby, gdybym miał miksturkę nieśmiertelności, ale oczywiście marszałek zapomniał uzupełnić, a może i nie. Nie, to też jest szybkości. Denerwujące jest to, że w tym ekwipunku mikstury się nie stakują. O, super. Dobra, potki poproszę. Golnij se. Jedziemy z tematem. Zrobię to zawczasu, bo zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że zaraz mnie po prostu oni zniszczą. Chociaż obawiam się, że mi to nie pomoże za bardzo. Mimo wszystko. Bo mam za mało po prostu tych miksturek. A, tego kurwy nie przewidzieliście, co? No dobra, ale tak troszkę niefajna sytuacja. Dobra, spróbuję ich jakoś zastopować. Aczkolwiek cudów to ja bym się nie spodziewał. Mam jeszcze jedną miksturkę nieśmiertelności? Oczywiście, że nie. Nie no, no powiem tak, jeżeli no ja padnę w następnej turze, jeśli coś nie zrobię. A miks... Firefluch, te kurde, no. A i odporności na ciosy? A, też chyba nie da mi to na tyle ochrony, żeby się przed śmiercią zabezpieczyć. Życia i natury, no. Niestety to nie jest ani życie, ani natura. Więc chujowo.
To kurde słabo. A ofiara? A spróbujmy. Dara, poświęcicie się. A, nie mogę na siebie rzucić. Bullshit. Super. Nie, jeżeli teraz zjebię, to ja pierdolę, cofam się po miksturki. Albo wyślę kogoś posłańca z miksturkami. Bo ja mam kurwa tego dosyć już, że znowu bohater, znowu przegram tylko dlatego, że mi kurde bohater zginie. Ręka śmierci ma w tu na pizdę, do widzenia. O. A, nie, dobra, mogę tych. Już myślałem. No i chuj wam na pizdę po prostu. Chuj, no nie to. To, otwórz. Autozapis tej tury, kurwa mać. Dobra, chuj, już się cofnij. Dobra. Gdzie to? Gdzie jest ekwipunek? Chyba, że nie mam budynku. Nie no, mam zbrojownię, więc co wy mi tu kitujecie? Kup ekwipunek. Dziękuję. Dobranoc. Mam nadzieję, jeżeli to oglądasz, Stalker, mam nadzieję, że się cieszysz, że w końcu posłuchałem twojej rady i zainwestowałem w te miksturki. W sumie nie była to nawet taka głupia rada. Dobra. Gdzie to? Do dna. I jedziemy z tematem. O, na dzień dobry tym razem. No i chuj. Chuj wam na pizdę po prostu. Nie bawię się tak. Czekajcie, ja spróbuję zrobić coś innego. Dobra, diaboły to tam mogą stać sobie tam, gdzie stoją. Oni mają zasięg wszędzie, więc wszystko jedno. Dobra. Ściśnijcie się po prostu. Spierdalaj. Dobra. Exp czemu? Złoto już mi się nie przyda raczej. Do dna. Jeszcze save all. No, teraz... Co, już tacy cwani kurwa chyba nie będziecie, co? Masz na pizdę. Dobra, bronimy się. Chuj. Jakby im to coś miało pomóc. Te demony w sumie nie są aż takimi... w takim poważnym zagrożeniem, jeśli mam właściwie... Już chciałem powiedzieć to słowo, Stalker, ale się powstrzymałem. No, i o to chodziło. Odczepili się w końcu od mojego bohatera. Dobra. No i kto se walcie, serwery ma... Na serwerach mi aż tak bardzo, szczerze mówiąc, nie zależy. Kurwa, ruszył się. Jeb go na pizdę. Dobra. A, mam już zaznaczonego spela. To wal w tego. Dobra, jak szli, mogę się już chyba zrelaksować. Już mi się raczej bohaterowi krzywda stać nie powinna. Dobra, zrekcił go. No i teraz mam... No i teraz... O, świetnie się ustawiliście, panowie. Dobra, bierz go w dupala. Ty w sumie... Ja już na tym etapie nie będę się przejmował stratami. Szkoda życia na to. Że się takimi pierdołami...
zawracać dupę. Dobra, zdychaj mi już, zejdź mi z oczu po prostu. Ty też. Powiedziałem coś. A. No i dobij go. Myk. A, 4 haps miał tylko. Poczekajcie chwilę. Światełko musiałem zapalić, bo ciemno. No i czy wampir wróciła, ale jebać. Dobra. Generalnie trochę niefortunnie, że dali nam magię natury. Szczerze mówiąc, wolałbym magię chaosu. Bo w sumie przywoływanie demonów. W sumie, chociaż nie, bo. Nie, w sumie nawet lepiej, tak jakbym się zastanowił, bo warto mieć jednak dosyć. Warto mieć jednak magię natury z takiego względu, że demonologia na początkowych etapach gry może się przydać, właśnie przyzywanie sobie, a chociażby diabłów. Dobra. O, to jest potrzebne. To wezmę. Bo mi szczerze mówiąc nie zależy na tych zidiotczałych leprekaunach. Generalnie magia natury, jakbym miał porównać do części piątej, to jest taka magia przywołania, bo tam dużo jest takich zaklęć, które przywoływują różne stwory. No i poza tym jeszcze jakieś tam buffy, ale chyba magia życia ma lepsze buffy, tak mam takie wrażenie. Chociaż fajne w czwórce jest to, że te szkoły magii nie są aż takie sklasyfikowane. Czyli nie ma czegoś takiego jak w czwórce, że mieliśmy magię światła, która polegała na tym, że mamy buffy po prostu. Czyli zaklęcia wspomagające dla wojsk. Magia mroku, w której są debuffy, czyli zaklęcia, które obniżają statystyki. Mamy magię zniszczenia, czyli magię ofensywną, magię przywołania, w których chodzi o przywoływanie różnych rzeczy. To tutaj fajne jest to, że te magie, szkoły magii nie są tak sklasyfikowane do końca i po prostu każda, że nie ma tak do końca zasady. Mijasz obojętnie pozostałości po poprzednich śmiałkach, którzy odwiedzili to miejsce, otwierasz tajemną komnatę w głębi wieży. Podchodzisz bliżej i kładziesz dłoń na kryształe. Następnie przekręcasz go trzykrotnie w lewo. Po aktywowaniu rzucasz specjalne zaklęcie przekazujące magiczną moc tego starożytnego miejsca twojemu mistrzowi. Dobra, i teraz pytanko, czy ja... O, i teraz właśnie mogę to przejść. Nie wiem, co miało to na celu, ale spoko. A w sumie zajrzę sobie do miasta po jakieś wojska. Tutaj chyba mam wszystko. Tylko nie pamiętam A, tutaj mam te. Dobra, jasne. Wezmę z chęcią. Duchy już tam mi niepotrzebne. Olać je. Chociaż w sumie przyda się jako taka tarcza. Jeszcze bym zapomniał. O, tu jest jeszcze więzień. Władca zwierząt. To z tego co pamiętam była podklasa jakiejś tam natury. A mają nekromanta, spoko. Właśnie, z tego... Ktoś mi pisał w komentarzu chyba, z tego co pamiętam, jeśli mnie pamięć nie myli, że jeżeli użyjemy szkieletorni na jednostkach trzeciego i czwartego poziomu, to dostajemy w zamian za nie duchy. No, nie powiem, żeby to był opłacalny deal. Wręcz powiem, że jest w chuj nieopłacalny. No ale cóż. Już odwiedziłem, to spoko. Warto sprawdzać, bo to jednak 1000 punktów piechotą nie chodzi. Dobra, zniszcz tych pajaców. Albo daj im uciec, whatever. No i tutaj mamy ten ostatni już. I tu już będzie trudniej, bo to będą smoki. A smoki mają to do siebie, że nie działa na nich... Że na smoki nie działa zaklęcie... Ma ręki śmierci. No, oczywiście musiał zabrać mi dodatkowe te parę sekund.
Nic nowego. Dobra, tutaj... O! W sumie czemu nie? Przy okazji sobie wampirów trochę narucham. Dobra, czy ja mam coś... W sumie to... Ile mam? 142. To zabiera... No, w sumie czemu nie? Chociaż powiem szczerze, że tego zaklęcia dużo bardziej opłaca się użyć, mimo wszystko na... Tego zaklęcia mimo wszystko opłaca się bardziej używać na jednostki tych najwyższych poziomów, bo ich z reguły jest najmniej, a tak zdjąć lekką ręką 6 aniołów albo 6 jakichś smoków, to już chyba jest coś, nie? Ale na mniejsze stworzenia to już jest tak średnio na jeże skuteczne, przynajmniej moim zdaniem. No ale rzucam tak, bo lepszego zaklęcia nie mam, a to zawsze jest 6. A to zawsze jest 6 do tyłu, nie? Znaczy w sensie, że zawsze to jest 6 mniej, nie? Ile masz punkt hapsów? 32. Dobra, spierdalaj. Nie ma sensu. Nie ma sensu nabijać sobie niepotrzebnych strat. I w dupę dziada. Chociaż on chyba miał zdjęty kontratak, więc. A, walić. O. Kolejna walka. A, w sumie mogę strzelać też. Zapomniałem o tym. Dobra, podleci już ty tam pozamiataj. No, jeszcze ty pozamiataj. Dobra, duchy już niech spasują. Zdejmij tych pajaców. Ty zdejmij tych pajaców. Ty zdejmij tych pajaców. Dobra. I cyk. I teraz chyba boss fight właściwy. W zasadzie nie jakiś wielki boss fight, ale kurwa wiecie o co chodzi. No dobra, myślę, że to będzie trudne, ale nie do zrobienia. W sumie tak zastanawiam się, czy nie... I dobra. Ja troszeczkę to spartoliłem. Bo działa na nich? No tak myślałem, że nie. Zdziwiłbym się, gdyby działało. Czy ja mam jakieś fajne przywołanie, na przykład Cerbery? Chyba Cerbery miałem. Tak właśnie... Pamięć nie myli. No miałem, ale... Dobra, wiecie co? Ja zużyję tą kolejkę na wypicie miksturki nieśmiertelności. Ej! Miałem miksturki nieśmiertelności. Gdzie się podziały moje miksturki nieśmiertelności, ja się pytam. A Boże. Chuj. No przecież kurde miałem. Sejwy pojebałem, czy co? Grupowy, a. Dobra, strzel w nich, nie mam ochoty kombinować. Dobra, no dobra, bronimy się, czekam aż oni podlecą. Zwłaszcza, że muszę zużyć kolejkę. Dobra, nie jest źle, jestem w stanie wampirami zdjąć smoka. Więc to jest jakiś już sukces. Diabłami zapewne tego nie zrobię już. Ale trzeba osłabiać wroga, żeby nie był w stanie mi bohatera ruszyć. Ale widzę, że bohaterami chyba nie są zainteresowani, co... Zdejmij tą gwiazdę śmierci chodzącą. Dobra. Dobra, wy nic nie... Wy gówno zrobicie, za przeproszeniem. Dobra, obyło się bez miksturki. Chociaż... Ja...
Ja jestem prawie święcie przekonany, że ja kupiłem ich całkiem spory zapach, więc ja się pytam, gdzie się podziały moje miksturki. Czekajcie, chyba że któryś... Nie, jednostka też nie ma. Dobra, jebać to. Już pojedynek. Tak jak w przypadku pozostałych punktów mocy, tajemną komorę przykrywa gruba warstwa kurzu, ale komora ukryta za tylną ścianą zdaje się być nienaruszona. Przez chwilę podziwiasz rozświetlającą ją magiczną poświatę. Kładziesz rękę na krysztale w centrum komory i aktywujesz go. Jeszcze tylko jeden. Szykując się do wyjścia dostrzegasz kapłankę Alanę, obserwującą cię z ukrytnego przejścia. Co się stanie, gdy aktywujesz je wszystkie? Pyta. Nie wiem, jeszcze nikomu się to nie udało. Ja też nie mam chyba większych szans, odpowiadasz. Na czym polega moc tego miejsca? Pyta Alana, drwąc, jakby przemarzał do szpiku kości. Tego mój mistrz mi nie wyjawił. Wiem tylko, że w ten sposób odzyska swoją moc. A jeśli to zła moc? Zadaję strasznie dużo pytań, odpowiadasz. Ale co będzie, jeśli po aktywacji piątego punktu wydarzy się coś strasznego? Kapłanka może mieć rację, ale chyba nie masz wyboru. Alano, mówisz wzdychając, to miejsce jest tylko narzędziem, jak młotek lub obcęgi, niczym więcej. Gdybym miał dość czasu, rozebrałbym je na części i pokazał ci, jak działa. W tym miejscu jest coś, co nie daje mi spokoju. Nie czujesz? Spoglądasz z powrotem na kryształ i nagle coś sobie uświadamiasz. Jesteś praworęczny. Za każdym razem dotykałeś kryształu swoją prawą, martwą dłonią. Magia. To wszystko, co tu wyczuwam, mówisz. Teraz, może moment, nie rozumiem tego dialogu. Co to ma do rzeczy, że prawą ręką czy lewą? No, może tylko to, że jest martwa. Ale mi się wydawało, że on chyba mógł ruszać swoją martwą. Nie wiem, już... Nie... Dobra, szczerze mówiąc, trochę przestałem śledzić fabułę. Bo niestety fabuła to nie jest najmocniejszy punkt tych gier. Generalnie nie podoba mi się to, że wszystkie kampanie w czwórce są zrobione pod walkę z tymi samymi rasami. Co zresztą Stalker nawet w komentarzach podkreślił, jak czytałem, że jego też to wkurwia, że te kampanie są zrobione w taki sposób, że walczy się z tymi samymi frakcjami, którymi się gra przeważnie, bo nie pozwala to wykorzystać w pełni potencjału ras. No ale cóż. A ewidentnie nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek, ja tu w sumie się nie dziwię, że nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał motywację, żeby grać w tą grę tak jak w trójkę. Albo jakieś pojedyncze scenariusze. W sensie, że w Hot Seat'cie, bo jak wspominałem, to raczej ludzie decydowali się grać w trójkę zamiast w czwórkę. Nawet grubo o premierze. Znaczy, słyszałem tylko o tych, co grają w piątkę na multiku. Ale o takich, co w czwórce by grali, w czwórkę, szczerze mówiąc, mi nie słyszałem za bardzo. Ledwie zdążyłeś musnąć potężne drzwi wieży, a już otworzyły się one na oścież w magiczny sposób, skrzypiąc głośno po stuleciach nieużywania. Za drzwiami dostrzegasz rzędy szkieletów, jakby strażnicy tego miejsca pilnowali go nawet po śmierci. No dobrze. Dobra, już bierzemy tylko exp w sumie, bo cóż by innego. A! Zapomniałbym. Gdybyśmy jakimś cudem nie mieli jeszcze tego zaklęcia ręki śmierci, no jest w tej kapliczce. Dobra, tutaj, no dobra, tu widzę chociaż sporo. To może być problem. No ale zobaczymy jeszcze. Dobra, ja sobie tutaj zapiszę, bo nie jestem pewien, czy nie będę musiał lecieć po posiłki. A puszka Pandory coś nam da? Korona uroków. Co ona robi? No dobra, nie mam chyba takowych czarów, więc... Chociaż smutek chyba w sumie jest takowym. Ale smutek raczej nie powinien działać na nieumarłe.
Dobra, 25, czyli katastrofy nie ma. Na początek... Fuck this shit. Myślałem, że miałem inne zaklęcie ustawione. Dobra, w sumie nie są to jakieś siły z horroru, chociaż te 25 szkieletów kościanych smoków może przestraszyć, nie ukrywam. Dobra, zablokuj tych pajaców, żeby mieć ich z bani. Ty tutaj. I ty tutaj, żeby wypełnić luki. Wiecie, tak, żeby nie miał do mnie dojścia. Chociaż widzę, że on chyba się... Dobra, ewidentnie wysyłanie tam diabołów było błędem. Dobra, pora używać tego czaru. Patrzcie, jak się jebaniutki zasłonił. Ała! No, actually, tego mogłem się spodziewać. Mogłem się spodziewać takiej siły rażenia po tych smokach. Dobra, pytanie, czy oni będą chcieli podejść po dobroci, czy też nie zrobią tego. Chyba nie. Dobra, no to trzeba ich w takim razie nakłonić do tego, żeby się ruszyli dupsko. Ile masz many? O, chłopie! No, w końcu się ruszył. Dobra, ten bohater jakoś... Widzę, że nie robi mi dużo. Co za kutafony, kurwa. Dobra. Mniejsza. Zdmuchnij tego. No kurwa mać. Nie wytrzymie zaraz. A wszystko dlatego, że mi gdzieś wsiąkły mi te moje jebane miksturki. Dobra, próba numer 2. Tym razem na spokojniej trochę. Dobra, po pierwsze... faniaczek z miodem w uszach, kurwa mać. Dobra. Daj waita. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Nie no, to nie jest trudna walka, jest z pewnością do wygrania. Zwłaszcza, że podszedł, menda. Dobra, nie mogę być nieostrożny. Co on ma taką wysoką inicjatywę? Co to kurwa ma znaczyć? Dobra, teraz upewnimy się, że mamy dobry czar zaznaczony i ja pierdolę. Pojebę mnie zaraz. To macie grupowy smutek na... Nie macie grupowego smutku na pizdę. Dobra, wampiry zostawię diabło. Mam nadzieję, że tyle to są... Nie pierdolę, wracam się po miksturki. Albo może mam. Tylko, że nie mam o tym pojęcia. No kurwa nie mam. Albo jestem ślepy i nie widzę. Dobra. Chuj. Przedłużmy jeszcze tą sesję. Czemu nie? Dobra, dajcie mi jakiegoś tam randomowego bohatera. Gdzie jest? No gdzie to kurwa jest? O, wynajmniej bohaterów, niech będzie. Ja pierdolę. Bierz. Kup ekwipunek. Gdzie to jest? Nie ma.
To zaraz będzie. Proszę. Kubek, fipunek. Miksturka nieśmiertelności. Kupujemy na fulla. Oczywiście. Gdzie ten frędzel? Tu jest. Tak. Lecisz do niego. Spacją się nie da, zajebiście. Co ja mogłem jeszcze posiłki do... Ale w sumie posiłki nie mają też takiego większego znaczenia. Powinniśmy sobie poradzić z tym, co mamy. Bez problemu. A, nie ma już na ciebie miejsca, dobra. Teraz przekaż mu ten cały szajs. Cyk. 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 I teraz już nie wmówisz mi, że nie masz, bo masz. I jedziemy z koksem. O, mam chyba go czysty strzał. Nie mam czystego strzału. No to w sumie co mogę rzucić? A, grupowa klątwa. Zapomniałbym o tym. Spróbuję ich tak trochę albo nie. Niech oni sami podejdą. Albo spróbujmy zrobić tak. No, żegnam. I już nie ma, już nie powinni mieć tych buffów denerwujących. Bo wolę, te diabły są papierowe. Coś mnie trafi zaraz. Dobra, a ja w tym czasie dalej. Dobra, jaki on ma zasięg? No, wampir zdecydowanie nie uzyska takiego, więc daj waita, mam plan pewien. Dobra, ty cofnij się tutaj, żeby bohatera jakoś lepiej zabezpieczyć. Dobra, ty stój tutaj. Ty się nie ruszaj. Bierz go. Wpadł w nasze sidła. Dobra. W sumie spróbuję takiej taktyki. Weź przywołaj kochliki. O, nawet stoją w miejscu, w którym chciałbym, żeby stały. Bardzo dobrze. No i w sumie chyba już bohater jest bezpieczny, więc mogę chyba... Chociaż nie wiem, ile mi to da. Więc ja jeszcze dam waita, zobaczymy, co się stanie. Ty defenduj, ty też defenduj, ty również defenduj. Ty, smoku, może na razie daj coś... Albo nie, dobra, włączamy go do gry już. Ciebie w sumie też już w sumie włączę, żeby nie strzelał i nie denerwował wszystkich wokół. Ty tutaj. Teraz strzel w niego. Ty te smoki wykończ, bo to będzie największy problem. Dobra, wykończysz ich? Nie. To była strata ruchu. Dobra, ale trzy smoki, co by nie było, na pewno nie dadzą sobie rady. Nie dadzą rady skasować im bohatera, nawet bez żadnych buffów obronnych. Chociaż może. Żegnam pana. Pięć diabłów nie dało rady skasować tylko jednego smoka. Nie wiem jak wy, ale ja taką sytuację nazywam dramatem po prostu.
Dobra, będzie trochę dłuższy odcinek i może będzie spóźniony. No ale chuj. Raz na jakiś czas chyba może być. Chociaż jak się sprężę. O, i dostałem expa. Super. Czyli będę mógł teraz sobie przyzywać pomioty chyba. Jeśli dobrze rozumiem, że to tak działa. A nie, lodowy demon. No, w sumie też dobrze. Seled nowy odpada z gry i bardzo mu dobrze. Dobra, no i nie pozostaje mi nic innego jak zakończyć grę. Mam nadzieję, że wybaczycie mi dłuższy odcinek. Bo to już jest w zasadzie koniec misji. Jeszcze tylko jedna długa ściana tekstu mnie czeka i... Razem z Alaną weszliśmy do... Czekajcie, mogę sobie... O, mogę, bo mi wskaźnik ekrzyna zasłania. Razem z Alaną weszliśmy do 5. punktu mocy. Natychmiast wyczułem jej, jak energia z pozostałych punktów kumuluje się wokół nas. Przed sobą miałem przekaźnik, który przeniesie całą tą niewyobrażalną moc na mojego mistrza Kalibara. To straszne, jęknęła Alana, kuląc się i zamykając oczy. Raczej wspaniałe, szepnąłem. Można powiedzieć, że stałem się ekspertem w dziedzinie otwierania magicznie zamkniętych drzwi. Część ścian odsunęła się na bok, odsłaniając tajemną komorę. Tym razem jednak miast zielonego kryształu ołtarz zawierał okruch onyksu. Nagle Alana pochwyciła moją prawą dłoń, nie zwracając uwagi na zimno emanujące z martwego ciała. Nie rób tego, błagam cię. W tym miejscu drzemie potężne zło. Delikatnie musnąłem policzek kapłanki żywymi palcami mojej lewej ręki. Spojrzałem jej głęboko w oczy i uśmiechnąłem się. Co jest silniejsze? Dobro czy zło? Zapytałem. Dobro, powiedziała bez namysłu. Dlaczego? Bo zło może tylko niszczyć to, co stworzyło dobro. Zło nie posiada mocy tworzenia. Bez dobra zło nie mogłoby istnieć, powiedziała kapłanka. Uśmiechnąłem się jeszcze szczerzej, wierząc, że wykorzystuje przeciw mnie moją własną filozofię. Była mądrą kobietą. Lubiłem jej, ale co do jednej rzeczy była w błędzie. Złapałem jej rękę martwą dłonią i przesłuchałem ją na okruchy onyksu. Zatem ty to zrób. Aktywuj ten punkt i udowodnij mi, że dobro jest silniejsze od zła. Rzuciłem wyzwanie. Alana przyglądała mi się przez dłuższy czas. Obawiałem się, że dostrzegła w moich oczach niepewność. Niepewność spowodowaną tym wszystkim, co im powiedziała. I wtedy pocałowała mnie w lewy policzek. Nigdy wcześniej nie zaznałem pocałunku kobiety. Delikatne muśnięcie jej ust całkiem wytrąciło mnie z równowagi. Stałem jak sparaliżowany, wciąż czując ciepło jej oddechu. A ona szybkim ruchem położyła dłoń na onyksowym kryształe i przekręciła go. Potężny strumień magicznej energii przepłynął przez jej ciało, a następnie z powrotem do kryształu. Alana padła na ziemię bez namysłu. Bez zastanowienia rzuciłem zaklęcie przekazujące moc mojemu mistrzowi. Dopiero wtedy przyklęknąłem obok zwłok Alany. Myliłaś się, moja drogo Alano. Twoja śmierć była potrzebna, by ta niezwykła moc mogła zaistnieć. Zniszczenie jednak posiada moc tworzenia, szepnąłem. Był poważny powód, dla którego jeszcze nikomu nie udało się aktywować wszystkich punktów mocy. Właśnie dla niego wymknąłem się z naszego obozu, nim tu dotarliśmy. Chciałem wejść do wieży sam. Uprzątnąłem kości nieszczęśników, którzy zginęli, próbując aktywować 5. punkt, by Alana nie mogła ich zobaczyć, gdy ją to sprawdziłem. Oczywiście nie miałem pewności, że aktywowanie ostatniego punktu jest zabójcze. Czułem się trochę winny, że jednak miałem rację. Trochę. Wynosząc ciało tej pięknej, młodej kobiety z ukrytej komnaty, czułem, że będzie mi jej brakowało. Prawie żałowałem, że zwabiłem ją tu podstępem i zabiłem. Wyszedłem na zewnątrz i oddałem zwłoki wieśniaczce, która usługiwała Alanie za życia. Pochowaj ją gdzieś i posadź jakieś kwiaty na jej głowie, rozkazałem. Przynajmniej tyle byłem jej winien. No i koniec misji! Tak. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że odcinek będzie wyjątkowo miał 45 minut. Więc po co to wszystko? Dobra. Ale to już w następnym odcinku dowiemy się, o co tu chodzi. Tak więc mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.